bardzo przemawiający do współczesnego człowieka pogrążonego w wiatrach wielkiego kryzysu jest ołtarz w Sanktuarium Łagiewnickim w Krakowie. To drzewo smagane przez wiatr zawiera w sobie obraz pełen nadziei, obraz miłosierdzia Bożego. Człowiek dotknięty tymi wiatrami różnych kryzysów nie jest pozostawiony swoim własnym wysiłkom, ale wychodzi naprzeciw niego Chrystus miłosierny. I z pięknem tego symbolu wchodzimy w Ewangelię Świętą przypadającą na 28. niedzielę zwykłą. Na samym początku Ewangelia Święta pokazuje nam młodzieńca, który przybiegł do Jezusa. Dlaczego przybiegł? Ponieważ Jezus wyraźnie dał do zrozumienia, że wybiera się w drogę. Tak jakby ten młodzieniec czekał aż do ostatniej chwili. Co się w nim działo? Jaki kryzys zaistniał w nim? Przybiegł do Jezusa i upadł na kolana. A więc to, co się w nim działo, musiało być bardzo dotkliwe, że ten człowiek przyjmuje postawę ogromnego szacunku, ale też i prośby. Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Niezwykłe pytanie. I Jezus mu mówi, jeżeli chcesz osiągnąć życie wieczne, osiągnąć niebo, zachowuj przykazania. I ten człowiek mówi sam o sobie. Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. A więc niezwykły etap, poziom poukładanej wnętrzności, poukładanego ducha w tym młodym człowieku. I wtedy, gdy on powiedział, to wszystko zachowuję, to dlaczego pyta, co mam zrobić, aby osiągnąć niebo? I Jezus mu mówi, musisz przejść na wyższy poziom zjednoczenia z Bogiem. Zostaw swoje bogactwa. Rozdaj wszystko ubogim i pójdź za mną. I pojawia się w życiu tego młodego człowieka bardzo dotkliwy kryzys. Posmutniał. To wezwanie, które skierował do niego Jezus, czy zachowuje przykazania i jednocześnie, żeby podjął dalszy etap, napełniło jego wnętrze jakimś niepokojem. Ile jest współczesnych ludzi, którzy dotknięci różnymi wiatrami kryzysów moralnych, intelektualnych, nawet materialnych, zadaje sobie pytanie, jaki jest sens życia? Co mam czynić? Jaką drogą pójść? Powiedziałem na początku, że wielkim znakiem, symbolem nadziei dla dzisiejszego człowieka jest ten znak obrazu miłosierdzia Bożego, który wyraźnie mówi,
pośród tych różnych trudności i kryzysów jest szansa, abyś wydostał się na odpowiedni poziom swojego ducha, by mieć drogę wyraźnie skierowaną na niebo. A przecież człowiekowi dane jest przeżyć nie jedną podniosłą chwilę, ale wiele lat. I co nam mówi Słowo Boże? Bardzo piękne słowa z listu do Hebrajczyków. Żywe jest Słowo Boże, skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Podana przez Boga mądrość, Jego Słowo, ma przezwyciężyć wszelkie kryzysy. Odkrywa się właśnie w świetle Słowa Bożego, że dana chwila, która dla człowieka wydaje się być trudna do przezwyciężenia, jest szansą, aby wejść na wyższy poziom. Tak jak w przypadku tego młodzieńca. On zachowywał przykazania, ale odczuwał wewnętrznie, że musi czegoś jeszcze piękniejszego, ważniejszego dokonać. I to było dla niego zbyt trudne. Ile osób w dzisiejszym świecie, mając świadomość, jakie wymagania stawia mu Bóg, odrzuca wezwanie Boże. Wchodzi w kryzys, który jest dla niego udręką. Zamiast ta chwila jest potraktowana jako możliwość wejścia na wyższy poziom. Człowiek zbytnio zapatrzony jest w trud, wymagania. Mówi do nas Księga Mądrości. Modliłem się i dano mi zrozumienie. Przyzywałem i przyszedł na mnie duch mądrości. Przeniosłem ją nad berła i trony i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa. Nie porównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku. Niezwykłe słowo, wskazujące na mądrość, którą powinien kierować się człowiek. Czy dzisiejszy człowiek, dotknięty różnymi wiatrami kryzysów, zwróci się do Boga, prosząc o mądrość, prosząc o dobre zrozumienie Słowa Bożego? Czy dzisiejszy człowiek będzie klękał do modlitwy i pytał Jezusa: i co mam, Panie, uczynić, aby jeszcze bardziej zbliżyć się do Ciebie, żeby jeszcze bardziej zbliżyć się do rzeczywistości nieba? I być może zaistnieją bardzo trudne wezwania. Bardzo często w kierownictwie duchowym podkreśla się, że kryzysy są dobre. One są błogosławionymi. Ale tylko wtedy tak się dzieje, kiedy człowiek wprowadza w tę trudną rzeczywistość Boga i prosi Go o łaskę. Ta łaska wchodząca w życie człowieka, ten trudny moment, czyni go błogosławionym. Niestety, jeżeli człowiek zostanie sam i odrzuci tę łaskę, tę interwencję Boga,
Kryzys może być dla człowieka nawet momentem przeklętym. Niechaj nas Słowo Boże, ta niezwykła mądrość Boga i niechaj łaska, którą otrzymamy od Boga, uczyni nasze codzienne różne trudności, te większe i mniejsze kryzysy, czasem, momentem błogosławionym.